Z tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w Star Stable, ponieważ jest niedziela, a więc dzisiaj jest Star Stable przy Coli. Nie mam kawusi, bo jest troszeczkę za wcześnie. Nie jadłam nic ciekawego, nic dobrego, nie jadłam takiego, więc treściwego. Więc nie mam kawusi, najmocniej przepraszam, ale mam kolę w butelce. Witam Was na szkieletorku, szkieletorek. Wczoraj troszeczkę pokazywałam Oli właśnie, pokazywałam Oli, co tam ciekawego SSO w sobie ma. No i mamy takiego oto szkieletorka, bardzo przyjemnego i pięknego. No i jestem znów czarownicą, bo prawda, wczoraj przecież pokazywałam, brałam Olę na live. Więc jestem znów czarownicą, ale to nic. Zaraz tutaj ogarniemy sobie strój i ogarniemy sobie mnie. I ogarniemy sobie wszystko. Tylko tak chciałam sobie przywitać jeszcze, bo w sumie niedużo zostało czasu. A nie, zostało dużo czasu na tym szkieletorku. No co, jedziemy na szkieletorku do tego, do Dut? Możemy na szkieletorku do Dut jechać. Jestem białą czarownicą na czarnym szkieletorku. No czy szkieletorku, szkieletorek jest też biały. W sumie. Tylko wiecie, jak to jest, nie? No ale dobra. Słuchajcie, dzisiaj mamy do zrobienia dania w Dud. I oczywiście będziemy to robić i będziemy to cisnąć. Nie powiem, że nie, bo trzeba to pocisnąć. Już jak się loguję do Lilki, mam dźwięk z Dud. Także już jest spoko i jest pro. Dźwięk zdrowotny się tak jakbym wykonywała questa. Także to już jest ten czas, kiedy Lilka nie będzie logowała się bezdźwięcznie, tylko będzie logowała się z pewnym dźwiękiem, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i cóż więcej mogę powiedzieć? Siema. Siema, siema. Cóż więcej mogę powiedzieć? O, ktoś się zrobił na dzikiego konia albo zszedł? Nie wiem, chyba nie wiem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Mogę więcej powiedzieć tylko tyle, że jak to sam koń wierzgnął, to niemożliwe. Zaraz, halo. Co ta osoba zrobiła? Tylko tyle, że nas czeka dzisiaj quest od Nika, quest od pani Einstein i będę ucięła ten odcinek, ponieważ wiecie, no, trochę mi szkoda czasu, żeby wam pokazywać te same plamy do zrobienia itd. Więc wiecie, jak to jest, prawda? Wiecie, jak to jest. Dobra, słuchajcie. Ja sobie pobiegam tym szkieletorkiem troszeczkę i zaraz do Was będę do Was wracać oczywiście z nagrywkami. Już się pójdę przebrać i ogarnę tutaj wszystko. No, to do zobaczenia za chwileczkę. A w ogóle powiem, że wczoraj jak Ola wprowadzałam do gry, to zrobiłam się na renifera. I ona mówi, what? Co to jest? A to ty jesteś? A ja mówię, no tak. A ja pytam się jej, chcesz białego, szarego, czy z czerwonym nosem? No nie wiem, boję się, nie? Ja mówię, no ale chcesz białego, szarego, czy z czerwonym nosem? No nie wiem, dobra, no to bierzemy z czerwonym nosem. Ona mówi, no wzięłabym też tego rudego z czerwonym nosem. No i słuchajcie, nie wiedziała, o co chodzi. A potem poszłam tutaj na farmę właśnie i pytałam się, powiedziałam, gdzie jest Mikołaj? Szukam mojego Mikołaja. I ludzie mieli zabawę. No cóż, robiłam coś jak amfora przy okazji, więc było wesoło. O, ktoś był z klubu. Także to było ciekawe. Tylko, że no, ja byłam dzikim koniem po prostu. Nie miałam postaci, byłam dzikim koniem i napisałam, że szukam mojego Mikołaja. Gdzie jest mój Mikołaj? Bo zgubiłam Mikołaja. No dobra, słuchajcie. Biedny reniferek. Dobra, słuchajcie. To co, ja tu sobie pobiegam troszeczkę, a za chwilkę do Was wrócę już na normalnym koniu. Na żywym koniu. Okej, okay. wyglądamy już normalnie. Jesteśmy na naszym szwedziku. I jesteśmy tutaj u Nika i u pani Einstein. Więc cóż, więc ciśniemy te questy. I oczywiście będę sobie potem po prostu ciąć nagranie, bo nie ma sensu, żebyście to patrzyli, bo to jest dokładnie to samo. Teraz nadszedł czas, aby zbadać więcej terenu po drugiej stronie zamarzniętego jeziora. Sprawdź miejsca, które zaznaczyłem i wróć do mnie. To nieco dłuższa wyprawa. Ty i Brilliant Princess jesteście gotowi na takie trudności? Jesteśmy. Dobra. No i generalnie rzecz biorąc, tutaj co jeszcze, to że
Nigdy nie pamiętam imion moich koni, nawet przed nagraniem, dlatego bo to jest takie ty i. Pamiętam chyba jedno imię mojego konia, to jest Brave Rain na wiki. I to jest jedyny koń, którego pamiętam, serio. Okej. Okay. Och nie. Nie rozumiem, Lilian. Sprawdzałam podwójnie, nie podrójnie. Moje obliczenia ani ja, ani ty. Nie możemy się mylić. Prawdopodobieństwo otrzymania poczty przekroczyło 99,9%. Rozumiesz? Oznacza to, że istnieje wielka szansa na to, że poczta w magiczny sposób znajduje się tuż za rogiem. Nie do wiary. Czy to naprawdę możliwe, że nie cała, że cała teoria prawdopodobieństwa jest błędna? Ciekawe. Że mechanika kwantowa jest tylko fikcją? To musi być, jak trudne może być to, aby w to uwierzyć. Dowody są przecież niezaprzeczalne. Okej, okay. Oczywiście mam katar na nagraniu. Świetnie, przed chwilą nie miałam kataru. Słucham? Myślisz, że poczta właśnie dotarła? Mała Lilian, szanse na to, że poczta przybyła dzisiaj wynosi 0,00000 i x tam 0,7. Masz szansę wygrać podwójną stawkę w loterii lotto, nie znaleźć dzisiaj, coś dzisiaj w skrzynce pocztowej. Ale dobrze, dobrze, możesz zawsze spróbować, może będziesz miała tak zwane szczęście. Haha, okej. Kiedy ty będziesz w drodze, ja spakuję rzeczy, czas na powrót do domu. Okej? Okay? Co ty, żartujesz? Jak na powrót do domu? Czy to zostajesz zawsze? Alien! Siema, siema, po drodze do odcinka! Pozdrawiamy Alię. Dobra, pozdrawiamy i oczywiście patrzymy do skrzyneczki i jest, tadam, jest, więc tutaj po prostu generalnie rzecz biorąc, ojej, pozdro It, więc mamy pozdrowienia dla It od Ali. No i super. Dobra, pomachamy Ali. Ja oczywiście muszę wytrzeć nosek, bo inaczej się nie da. Okej. Okay. Nosek oczyszczamy. Jeszcze mamy sztach. Trzeba się jednak namochać mięty. Nie ma wyjścia. Mięta musi być. Niestety. Dobra. Zaakceptujemy zaproszenie. I już czytamy ten. Grace, oczywiście, że chcę. Dobra. Co? List? Nie wierzę. Jak to się mogło stać? Jestem cudotwórcą. To absolutnie najważniejsza rzecz, która stała się od wynalezienia koła. Każda podstawowa teoria musi zostać ponownie sprawdzona i zaaktualizowana. No, zgadza się. Proste wytłumaczenie, mówisz? Ha, 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 pozwól, że zapoznam Cię, Lilian, z moimi kalkulacjami, które wzięły pod uwagę wszystko od czarnych dziur po dryf kontynentów. Więc sądzę, że jest to proste wytłumaczenie. Jak śmiesz sugerować... Już momentik. Jak to poczta może nie przychodzić każdego dnia? Boże, jak ona jest arogancka, nie? Ale wiem, że ona się zmieni. Trzy kropki. Czekaj, o czym ty mówisz? Czekaj, załapałam. Aha, dokładnie. Jeśli dodałabym do moich kalkulacji prawdopodobieństwo, że listonosz pojawia się dwa razy w tygodniu, moje obliczenia są absolutnie poprawne. No brawo. Haha. Dobra, wystarczy żartów do roboty. Okej, wspaniale, okej. Spójrzmy, co tutaj jest napisane. Okej, dobra. Aha, dokładnie jak powiedziałam w kalkulacjach. To list od przedsiębiorcy, który chce przybyć do Doliny Ukrytych Dinozaurów, aby handlować swoim towarem. Ma na imię Folke.
I mówi, że ma niedługo przybyć łodzią z do Valedale. Hem, Lilian, właśnie dokonałam bardzo szybkiej kalkulacji w mojej głowie, więc może nie bądź zła, że wyłączyłam się na chwilę. Zgodnie z obliczeniami powinien być tu za 37 sekund. Okej, okay. Lilian, co tutaj jeszcze robisz? Jedzie, aby się z nim spotkać. Pośpiesz się, muszę wykalkulować, które miejsce najlepiej nadaje się na sklep z pamiątkami. Więc nie przesadzaj. Okej, okay, nie będę przesadzać. Pojedź do Valedale, aby spotkać Fulkę. Dobra, ale my pierw pojedziemy sobie tutaj do tej plamki i tam ogarniemy to. I oczywiście, zaraz do Was wrócę, jak tylko będę przy Fulkę. Okej, mi się pisze, więc jesteśmy w Valedale. No i jedziemy sobie do Fulkę, także tutaj mam nadzieję, że go spotkamy. Tylko pytanie jest, gdzie jest drogi Folkę? Tu jest Folkę, na mostku, dobra. No to Folkę, musimy pogadać z Folkę, zobaczymy sobie, co tam nam ma do powiedzenia nowy kolega. Dzień dobry, ja przyszłam. Dzień dobry. Okej. Okay. Czy ty jesteś Nick Stangrand? Nie? Masz na imię Lilian? Dobrze, w moim liście dość wyraźnie napisałem, że jest pan. Że pan Stangrand spotka mnie dzisiaj na molo. Na pewno nie jesteś nim? Tak, okej. Zakładam, że nie ma to większego znaczenia. Jestem tutaj, aby otworzyć premierowy sklep z pamiątkami w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Brzmi to tak bardzo ekscytująco, żeby nie powiedzieć lukratywnie. Nie znam tego słowa w sumie, nie pamiętam tego słowa. Że musiałem się tu pojawić i przedstawić moją wspaniałą nowej publiczności. Jestem tak podekscytowany, chyba zacznę zaraz tańczyć. Wow. Du, 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 du. Dobra. Och, na wszystkie pająki. Nie! Mój bagaż właśnie wpadł do rzeki. Okej, okay, no dobra, to fajnie, poleciał. Super, po prostu, genialnie. No to będziemy ogarniać tego Folkę, nie? Będziemy ogarniać tego Folkę. O, nie ma bagażu już, popłynął. Pomocy! Towary za burtą. Co? Pozbierasz wszystko? Jeśli rzeczywiście chcesz pomóc, to pośpiesz się. Mój sklep jest w tych pudłach. Jeśli będą zniszczone, nie będzie sklepu z pamiątkami. No dobrze, no to już, sorry, ale mam cholerny katar, nie wiem dlaczego. Rozumiem, że muszę to pozbierać tam daleko. No dobra. To nic, że mam właśnie u Nika już questa wziętego i myślałam, że będę już mogła ogarnąć to, żeby po niego przyjechać i pojechać i już. No ale dobra. Generalnie rzecz biorąc, dobra, spoko. Okej. Tu musimy sobie podjechać tędy i mamy pierwszą rzecz. Mamy pierwszą rzecz. Jeden na cztery. Okej. Czyli nie jakoś dużo, tylko daleko. Tu ktoś chyba też to robi. Brawo, brawo, brawo. Odkrywasz właśnie dudy. Brawo ty. Dobra. Oj, koń zawiesił się. Dobra. Nie płyń, nie płyń, nie płyń, nie płyń. A, nie popłynął. Dobra. I jeszcze jedno. I jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Lal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 
Okej, to fajnie, że sobie teraz coś to robi. Super, super. Dobra, poszło. Możemy sobie włączyć i jak ekwipunek, jak inwentarz. No i zobaczymy sobie, co nam tam pan Folke powie. Co? Oj, dziesiątko się rozpłakało u moich sąsiadów. Oj, misiaczku, pysiaczku. Tutaj koleżanka też jest na Szwedzie, także pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdro z Id, Id, z Id koleżanko. Pozdro z Id. No, ja będę jechała tamtędy, bo to nie ma sensu. Ja pojadę sobie naokoło, bo nie ma sensu tutaj jakoś bardzo skracać. Ej, come on. Poza tutaj tym skrótem, to więcej nie ma sensu.
No, także tak. Także tak mi się pisze. Mamy pana Folka. Dobra. Okej. Jupi, znalazłeś moje cenne towary. Jupi, ja się cieszę. Okej, obiecuję, że od teraz będę bardziej ostrożny. Ale jak dostaniemy się do Doliny Ukrytych Dinozaurów? Mam jechać na grzbiecie twojego konia? Ojoj, jesteś pewna? Twój koń wygląda na trochę niebezpiecznego. Brilliant Princess jest najmilszym koniem na świecie. Okej, postaram się jakoś się wspiąć na górę. Okej, uff, uff. Proszę bardzo, tylko nie jedź za szybko. To co będzie, jeśli spadnę i coś sobie uszkodzę? Będziesz uszkodzony. O Jezus Maria. Tak, i lecimy sobie pięknie, ładnie. Słuchajcie, może zrobimy sobie przy okazji foteczkę na lileczkę. Czekajcie, tylko chciałam tutaj sobie zrobić tą foteczkę w drugą stronę. Tak. 6 kartonów i w ogóle wszystko. I jego mój koń dygał. No ale możesz Lilka zapozować, bo koń ładnie zapozował, ty się patrzysz w drugą stronę. O, koń ładnie zapozował, tylko ja bym chciała tak. Czekajcie. Sesja fotograficzna. Sesja fotograficzna być musi. Dobra, to ciśniemy, proszę bardzo. Hyc. I już mamy zdjęcie. Biedny koń patrzy, co ja mam tutaj nieść? Jak mam to nieść? Dlaczego mam to nieść? I ta teczka na górze, która w ogóle nie spadnie, absolutnie. I te kartony, które się w ogóle nie gibią. Dobra, panie Folke, krzyj się ostro, bo będzie ostra jazda. Bez trzymanki. Zgubiłam się. Zgubiłam się w Waldole, tak. Dobra. No to ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy do. Tak jest zimno. Tak jest zimno, że tam trzeba cisnąć. No i co, będziemy. Ta klawiatura jest fajna, nie? I będziemy się widzieć za chwileczkę, jak już tam docisnę. I jestem już przy Niku i pierwszy odbierzemy sobie questa od Nika, już nam zniknęło tutaj to u góry, więc jesteśmy daleko. Przepaść popiołów, lodowy las. Wygląda na to, że znajduje się tu bardzo dużo interesujących miejsc. Widziałaś je wszystkie ponad kraterem? Interesujące. Postaram się dowiedzieć więcej i sprawdzić, czy mogę znaleźć więcej informacji. Jeśli dowiem się czegokolwiek, na pewno podzielę się z Tobą tą wiedzą. Okej, dzięki. Ogólnie to zauważyliście, że myśmy tutaj w sumie nazwali te przepaść popiołów i lodowy las. W sensie, no, generalnie rzecz biorąc, to ona to odkryła jakby, tak? Ciekawe, nie? Ojejku, jejku, co za jazda? Cóż, przynajmniej jestem żywy. Okej. Okay. Od pana Folka zrobimy sobie później. A teraz lecimy dalej z Nikiem. Lecimy dalej z Nikiem, bo to mi się bardziej przyda. O, pięknie, pięknie. Dobra. Dolina, no dobra, Dud rozciąga się o wiele dalej na wschód niż wcześniej przypuszczałem. Bardzo ciekawe obserwacje można wyciągnąć z Twoich wypraw. Odkrycie Doliny Zamarzniętej Mgły może być dłuższą ekspedycją, sorry, niż te poprzednie. Może jesteś trochę zmęczona i głodna. Nie musisz tego robić dzisiaj, jeśli nie chcesz. Jednak musimy zbadać dolinę tak szybko, jak to możliwe. Okej, czyli co? U dokumentu odkrycia miejsca zaznaczone na mapie. Dobra, dostajemy siodełko. Siodełko, które ma jakieś staty. I nie pamiętam, jakie to było siodełko. Aha, okej, może być. Dobra. To lecimy tutaj i lecimy dalej tutaj. Mówi się, że na śniegu znaleźć można ślady, które prowadzą od zamarzniętego jeziora. Być może należą one do legendarnego człowieka śniegu. Wyrusz natychmiast i podążaj za śladami. Pomyśl, że możemy być pierwszymi, którzy znaleźli człowieka śniegu. To będzie ciężkie do wykonania, ponieważ jest dość ciasno, ale postaram się. Weź ze sobą aparat i zrób zdjęcia, kiedy go zobaczysz. No jasne, zamiast uciekać, to będę na niego patrzeć, tak? I się klapić i robić zdjęcia. Zdjęcie Yeti jest warte każdej kwoty. Aha, spokojnie, wspominając, co to znaczy dla nauki. Dobra, to co? To ja idę, słuchajcie, to robić. I do zobaczenia dla Was za chwilkę, dla mnie troszkę dłużej.
To co? No, to widzimy się za chwilkę. Państwo, ta chwilka troszeczkę się przedłuży, ponieważ jak widzicie, mam nowy poziom, a nagrałam dla Was no, troszeczkę odcinków na zaś. I po prostu ta chwilka troszeczkę się przedłużyć, ponieważ musi, ponieważ muszę Wam po prostu, jestem zmuszona Wam te odcinki podzielić na takie w miarę sensowne czasy, w sensie po 20 minut powiedzmy mniej więcej. Także co? Do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Pa, pa!